Przedsiębiorstwo komunikacji autobusowej w Gdyni jest drugim przewoźnikiem w sieci gdyńskiego ZKM-u. Realizujemy zadania przez 77 autobusów. Zatrudniamy około 250 osób na 220 etatach. Codziennie nasze autobusy wykonują około 13,5 tysiąca wozokilometrów, mniej więcej 1/3 równika. To pokazuje skalę przejechanych wozokilometrów. Pracujemy nie tylko na terenie Gdyni, ale również nasze autobusy dojeżdżają do Rumi i Sopotu. Bogumił Kreft i Marta Kreft. Przyjechaliśmy wraz z rodziną wspomóc akcję oddawania krwi oraz podzielenie się swoim szpikiem, ponieważ chcieliśmy wesprzeć tą akcję oraz pokazać naszemu synowi, jak można pomagać innym ludziom w potrzebie. Wstaliśmy po prostu rano, zjedliśmy śniadanie i po prostu przyszliśmy tutaj spędzić po prostu chwilę swojego wolnego czasu. A może za chwilę do pracy. W dniu dzisiejszym, czyli 26 stycznia, przy przedsiębiorstwie komunikacji autobusowej odbyliśmy zbiórkę krwi oraz można było się zarejestrować jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Warto wspomnieć, że bardzo interesującym i ciekawym wydarzeniem było to, że właśnie przy przedsiębiorstwie komunikacji autobusowej powołaliśmy w dniu dzisiejszym drugi w komunikacji miejskiej w Gdyni Klub Honorowych Dawców Krwi. Prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy przedsiębiorstwie komunikacji autobusowej został jednogłośnie wybrany Piotr Rybacki, który oddał już ponad 25 litrów krwi. Czyli mamy właściwą osobę na właściwym miejscu. I mam nadzieję, że idea propagowania krwiodawstwa oraz oczywiście oddawania krwi, co jest najważniejsze, będzie skutecznie realizowana przez pracowników i sympatyków przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej. Nie ma ważniejszej rzeczy w życiu niż pomoc drugiemu człowiekowi, dlatego te osoby, które oddają krew, czy rejestrują się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego, zasługują na specjalną uwagę i serdeczne dzięki dla tych wszystkich, którzy oddali dzisiaj krew i zarejestrowali się w bazie dawców szpiku kostnego. Dziękuję. Szanowni Państwo, 26 stycznia 2013 roku, zbiórka krwi przy przedsiębiorstwie komunikacji autobusowej w Gdyni. Wspaniała inicjatywa, bardzo potrzebna inicjatywa, bardzo ważki temat. Zbieraliśmy nie tylko krew, ale również po raz kolejny rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku kostnego. Po raz kolejny zapraszamy, zachęcamy. Był to pierwszy raz tutaj, ale nie ostatni. Czekamy na Państwa następnym razem. Bardzo dziękuję za obecność, za zainteresowanie. Pozdrawiam serdecznie, Kamil Góral, Rada Miasta Gdyni. Dla Głosu Gdyni, Lech Żurek, prezes przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej i radny sejmiku województwa pomorskiego.